Potomkowie Wikingów uwielbiają nasze jabłka i truskawki, ale to nie jedyna branża, w której możemy współpracować z krajami skandynawskimi. W gospodarce nordyckiej i potencjale Suwalszczyzny istnieje wiele punktów stycznych. Do takiego wniosku doszli uczestnicy seminarium, mającego przybliżyć specyfikę biznesu Skandynawii. Jeżeli chodzi o gospodarki ogólnie nordyckie i potencjał ekonomiczny naszego kraju, mamy do czynienia z pewnym systemem naczyń połączonych, czyli możemy uzupełniać bardzo wiele luk, bardzo wiele miejsc, gdzie występują konkretne potrzeby w tamtych gospodarkach. Dotyczy to na przykład specjalistów, dotyczy to podwykonawstwa specjalistycznych podzespołów, elementów, produktów o bardzo wysokiej jakości. Głównym wymaganiem rynku nordyckiego jest jakość, którą Suwalszczyzna ponad wszelką wątpliwość ma do zaoferowania. Myślimy o na przykład branży rolnej, o przemyśle spożywczym. Nie tylko Finlandia, ale również Szwecja w ostatnim czasie bardzo mocno tworzyły się na polskie produkty rolne. Przebojem tam darły się nasze jabłka. Najlepiej smakują nasze truskawki, ale możemy tutaj również mówić o przetwórstwie. Idealną pozycję, jaką widzimy dla polskich firm, jest to podwykonawstwo. Ta gospodarka w dużej mierze opiera się na systemie mniejszych firm, które zapewniają swoim zleceniodawcom różnego rodzaju komponenty, z których oni z kolei tworzą całe produkty. Skandynawia ma też wiele do zaoferowania nam. Jako przykład można wskazać choćby potencjał fiński. Są to na pewno produkty przemysłu drzewnego czy przemysłu papierniczego. Była to branża, która przez ostatnie lata przechodziła dosyć duży kryzys w Finlandii. Z tego powodu spadły ceny, niemniej jednak nie spadła jakość i konkurencyjność tych towarów. To powoduje, że mogą one być wykorzystywane przez nas, abyśmy my z kolei wykorzystywali jako półprodukty, komponenty do naszych polskich marek, do naszych polskich produktów. Rynek nordycki jest niezwykle zróżnicowany. Zdaniem ekspertów powinniśmy znaleźć na nim niezagospodarowaną jeszcze niszę i działać tylko w jej obrębie. Podobnie przez lata robili to Finowie. Wyszukujemy jeden towar, jeden aspekt rynku, który jest nie do końca zagospodarowany, gdzie możemy znaleźć się z naszą innowacyjnością i właśnie tam trafiamy. Wydaje mi się, że możemy i my, polskie firmy, działać w podobny sposób. Chcąc zaistnieć na rynku nordyckim, musimy wykazać się też innowacyjnością. Mocną stroną skandynawskich firm jest z jednej strony ich wewnętrzna stabilność, a z drugiej umiędzynarodowienie. Od Finów i Szwedów możemy też uczyć się zarządzania. Tam mamy do czynienia, pomimo tego, że są to bardzo często dużo rozbudowane korporacje, ale to zarządzanie jest znacznie bardziej płaskie. Kadra zarządzająca ma ogromną wiedzę na temat wszystkiego, co się dzieje na każdym etapie produkcji czy funkcjonowania firmy. W krajach skandynawskich trudno jest przebić się z własną marką. Nie jest to jednak niewykonalne, czego dowodzi rosnąca z roku na rok reprezentacja polskich przedsiębiorstw. Wciąż jednak brakuje nam odwagi i otwartości na kraje o odmiennej kulturze.